program zapłodnienia pozaustrojowego jest techniką dużo bardziej zaawansowaną. Polega na pobraniu odpowiedniej komórki jajowej, zapłodnieniu jej nasieniem partnera, a następnie odpowiednio przygotowany zarodek podawany jest bezpośrednio do jamy macicy. Procedura in vitro to jest procedura dobrze sprawdzona. Ona ma już w tej chwili dobrze ponad 30 lat. Kluczowym momentem, jeżeli chodzi o zwiększenie świadomości społecznej pacjentów, to był program rządowy in vitro, który był kilka lat temu. Dzięki niemu pacjenci dowiedzieli się, że z jednej strony można tą procedurę zrobić na miejscu, w swoim mieście albo w bezpośredniej okolicy, że to wcale nie jest aż takie drogie, że w zasadzie skoro stać mnie na dziecko, to stać mnie również na procedurę in vitro. Oczywiście to nie jest metoda, która dla każdego pasuje. Nie można przyjść z ulicy i powiedzieć, ja chcę mieć in vitro i ta procedura będzie wykonana. Do procedury in vitro muszą być odpowiednie wskazania takie, żeby tą procedurę z jednej strony można było wykonać w zgodzie z prawem, a z drugiej strony, żeby była jak najbezpieczniejsza, jak najbardziej skuteczna. W sieci, w mediach społecznościowych krąży dosyć dużo informacji o in vitro. Nie wszystkie te informacje są informacjami prawdziwymi. Ja zaproponowałbym, żeby wejść na mój profil na stronie znanylekarz.pl. Tam są odnośniki do webinarów pod tytułem In vitro krok po kroku, to są 3 części. Tam są informacje dla pacjentów, takie, które uważam, że każdy pacjent przed podjęciem decyzji o procedurze in vitro, o wejściu w tą procedurę powinien mieć i powinien się z nimi zapoznać.